Wizje, przepowiednie, proroctwa, wróżby. Te tematy fascynują ludzkość od dawna. Ludzie już od zarania wieków próbowali przepowiadać przyszłość, czasem za pomocą tak prostych rzeczy jak dym płomieni, fusy czy nawet kamienie, aż do bardziej skomplikowanych jak położenie planet i gwiazd, czy wyliczenia numerologiczne. Nie można też nie wspomnieć, że wiele osób naturalnie było obdarzonych mocą zaglądania w przyszłość. Oczywiście często różniło się to w zależności od osoby. Jedni doświadczali częstych proroczych snów, inni słyszeli głosy z przyszłości, jeszcze inni mieli wizję tego, co nadchodzi. A skoro szybkim krokiem zbliżamy się do 2020 roku, postanowiliśmy, że pora na odcinek, w którym zbierzemy wszystkie proroctwa napotkane w sieci, książkach czy gdziekolwiek indziej, które rzekomo mają zapowiadać wydarzenia z 2020 roku. Także już nie przedłużajmy i zapraszamy na odcinek o przepowiedniach na 2020 rok. Pewnie pamiętacie ogromne skandale, zamieszania czy kłótnie na temat roku 2012. Zapytacie, co to ma wspólnego z przepowiedniami na 2020 rok. Zaraz wszystko wyjaśnimy. To rzekomo na 2012 rok Majowie mieli przepowiedzieć koniec świata. Kiedy jednak koniec nie nadszedł, ludzie stwierdzili, że wszelkiego rodzaju przepowiednie kłamią, a zniszczenie świata nigdy nie nadejdzie. Niestety ta sytuacja jeszcze raz pokazała, jak bardzo wielu z nas jest ograniczona i leniwa, przez co woli wierzyć w bzdury wypisywane w sieci, zamiast samemu zainteresować się sprawą i przemyśleć fakty. Jeszcze przed nadejściem 21 grudnia 2012 roku pojawiały się liczne naukowe wypowiedzi osób, które rzeczywiście bardzo dobrze znają się na kulturze Majów i niejednokrotnie byli oni wręcz zszokowani faktami, jakie narosły wokół całej daty. Mówili oni, że rok 2012 jest ważny dla Majów, ale nie oznacza wcale końca, ale wielkie zmiany i niezwykle przełomowy czas. Być może miejscami trudny, ale jednocześnie potrzebny i taki, który przyniesie wiele wspaniałości i piękna. Eksperci wspominają też, że dla Majów niezwykle ważna była liczba 13, bowiem oznaczała ona całość i pełen cykl, a to właśnie 21 grudnia 2012 roku przypadała 13 Baktuna, jednostka czasu w kulturze Majów. Archeolodzy zgodnie jednak przyznawali, że nie jest to żadna data końca świata. Nigdy w żadnym piśmie Majów nie było o tym wzmianki. Pojawiały się za to opisy, że jest to coś w rodzaju święta stworzenia i zakończenia pewnego okresu, a początek ważnej transformacji. Kolejne kontrowersje dotyczyły tajemniczego odkrycia, jakiego dokonali archeolodzy w Meksyku. Odkryto tam tablicę, która powiązana jest z potężnym bogiem Majów, Bolon Yocte, którego moc obejmowała zarówno destrukcję, jak i życie. Tablica opisywała także ważne wydarzenia, które mają nadejść na rok 2012. Jednak ze względu na znaczne zniszczenia naukowcom niewiele udało się odczytać, a jedno ze zdań brzmiało: zejdzie on z nieba. Ten fragment ogromnie wystraszył wiele osób, które twierdziły, że 21 grudnia na niebie pojawi się władca, który zniszczy świat. Niestety, po pierwsze, tablica była w fatalnym stanie i ciężko było odczytać, o co tak naprawdę w niej chodzi. I teraz przechodzimy do roku 2020. Otóż zmarły już genialny fizyk Stephen Hawking wyznał, że o ile ceni cywilizację Majów, to jak wszyscy ludzie nie byli oni wolni od błędów. Jednym z nich są błędy matematyczne i dni świąteczne liczone podwójnie, przez co tak naprawdę według kalendarza Majów rok 2012 nadejdzie dopiero teraz, czyli w 2020 roku, według naszego kalendarza. Co stanie się w tym czasie? Już niedługo się przekonamy. Bashar ma być istotą pozaziemską, która telepatycznie ma łączyć się z artystą Darylem Anką, który tworzył efekty do wielu znanych filmów, jak Piraci z Karaibów czy Szklana Pułapka. Dzięki kontaktowi z obcym, mężczyzna miał poznać wiele sekretów świata. Na przykład na rok 2017 miał przewidzieć, iż ludzie zdobędą dowody na istnienie obcych.
Oczywiście niektórzy stwierdzili, że wizjoner się pomylił, ale warto wspomnieć, że pod koniec 2017 roku ujawniono tajemnicze nagrania UFO, które wykonali wojskowi, którzy ujrzeli obiekty, które poruszały się zbyt szybko jak na samolot, jak i poruszały się, wykonując manewry niemożliwe dla współczesnej technologii. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych potwierdziła, że nagrania są autentyczne, choć nie wiedzą, co na nich jest. Czy jest to właśnie dowód na istnienie obcych, jaki przewidziała istota zwana jako Bashar? I teraz warto wspomnieć, iż Daryl Anka przewiduje na rok 2020 poważną awarię w elektrowni jądrowej i to, że to wydarzenie sprawi, że ludzie będą poszukiwać nowych form energii. Śledząc wizję polskich jasnowidzów i wizjonerów, można natknąć się na kilka aspektów. Z pewnością dla Polski rok 2020 będzie mijał pod znakiem ekologii i wegetarianizmu. Coraz więcej osób zacznie dbać o nasze środowisko i kończyć ze zjadaniem zwierząt, tłumacząc, że nie zgadzają się, by zwierzęta umierały i często przechodziły męki w rzeźniach, tylko w imieniu tego, że ludzie lubią jeść mięso. Skoro naukowcy już dawno udowodnili, że człowiek nie potrzebuje mięsa do życia i warzywa, owoce, orzechy i nabiał wystarczą. Ostatnio otrzymaliśmy też bardzo ciekawą przepowiednię na maila. List był zatytułowany jako Trzęsienie ziemi w Polsce. Nadawca pisał, że jego babcia często mawiała różne zdania, które potem się spełniały. Na przykład pisał o tym, jak babcia rzekła, że musi iść do szkoły, bo dzisiaj na pewno nie będzie sprawdzianu. I faktycznie, kiedy szedł, okazywało się, że udało się sprawdzian przełożyć. Raz ten nadawca twierdzi, że babcia uratowała życie jego ojcu, bo nie pozwoliła tacie tego dnia wychodzić z domu, a miał iść do ich dawnego mieszkania, w którym nikt nie mieszkał, by wziąć stamtąd kilka rzeczy. Jak się potem okazało, tego dnia ojciec miał zawał i gdyby poszedł do tego mieszkania, być może nie byłoby nikogo, kto wezwałby pogotowie, bo jest ono opuszczone. A tak babcia, która z nami mieszkała, wezwała karetkę i wszystko skończyło się dobrze. W każdym razie najważniejsza na ten czas przepowiednia dotyczyła sytuacji, kiedy siedzieli wszyscy razem przed telewizorem i oglądali jakiś wywiad z politykami i wtedy babcia nagle rzekła, w 2020 roku będzie u nas prawdziwe trzęsienie ziemi. Co? Zapytał zdziwiony wnuk. Na co ona odpowiedziała? Może nie dosłownie, ale czuję, że w 2020 roku zostanie wprowadzone coś, co podzieli całe społeczeństwo. Jedni drugim będą gotowi zrobić coś złego, byleby tylko uznano ich rację. To wydarzenie zatrzęsie całym krajem i oddzieli zapatrzonych w siebie od tych wpatrzonych w dobrą przyszłość. Mroczna prawda o serialu Miodowe Lata. Fani są w szoku. Link do filmiku na ten temat w opisie. Jane Dixon była parapsychologiem, a także astrologiem, który zdobył ogromną popularność w XX wieku. Zasłynęła ona dzięki spełnianiu jej licznych przepowiedni, jak katastrofa statku kosmicznego Apollo, mroczny koniec życia Luthera Kinga, a nawet zamach na Kennedy'ego. Kobieta jest ciekawa na przykład przez wiele tajemnic, które są z nią związane, między innymi fakt, że nikt nie wie, kiedy astrolożka przyszła na świat. Czasem niektórzy mówią o 1918 roku, inni o 1910 czy 1904 roku. Jane już od najmłodszych lat miała mieć zdolność przewidywania wielu rzeczy, a znakiem tego była pewna tajemnicza cyganka, która spotkała kiedyś dziewczynkę i podarowała jej kryształową kulę, mówiąc, że ta osoba jest pełna mądrości i jest wybrana. Jane Dixon na rok 2020 przepowiadała trzy niezwykłe wydarzenia. Pierwsze to biblijna wojna Armagedon, czyli walkę między Bogiem a jego wrogami. Będzie to wojna straszna i mroczna, pełna diabelskich istot, które będą próbowały pokonać wojska Boga, jednak ostatecznie nic z tego nie wyjdzie. Kolejna przepowiednia kobiety mówi o Chrystusie, który pojawi się na ziemi właśnie w roku 2020, który przyjdzie tu, by sądzić żywych i umarłych i rozpocząć apokalipsę, w trakcie której tajemnice przestaną istnieć, a ziemia przeminie, zniknie śmierć, smutek i wszystko co złe. Zapowiedzią przyjścia Jezusa będzie głos Boga, który usłyszymy z nieba w roku 2020. Inna przepowiednia Jane dotyczy za to czegoś mroczniejszego.
bowiem razem z Jezusem Antychryst, który jej zdaniem przyszedł na świat 5 lutego 1962 roku, ujawni się światu. Jak mówi kobieta, Antychryst w latach 90. ogłosił światu fałszywą religię. W San Sebastian de Garabandal w czerwcu 1961 roku czterem dziewczynkom miała ukazać się Maryja i Archanioł Michał, którzy mieli przekazać tajemnicze przepowiednie. Maryja mówiła o trzech ważnych rzeczach, czyli ostrzeżenie, wielki cud i kara. Ostrzeżenie da ludziom wiedzę o stanie ich duszy i pozwoli się nawrócić. Wielki cud będzie ważnym wydarzeniem, które odbędzie się w okresie wiosennym i będą towarzyszyły mu liczne uzdrowienia. To będzie wielki cud, który będzie można filmować i nie będzie można mu zaprzeczyć. Co najważniejsze, ogromna ilość ekspertów od tych objawień twierdzi, że ten cud wydarzy się w 2020 roku. Jeśli nie nastąpi wtedy nawrócenie, to przyjdzie kara. Dziewczynki, które doświadczyły wizji Maryi, twierdzą także, że w 2020 roku nadejdzie wojna. Wspominają także one o ognistej gwieździe, którą Bóg miał stworzyć w kosmosie w 1991 roku. Jest ona gwiazdą kary i to Bóg zdecyduje, czy zrobi nam ona krzywdę w 2020. Jeśli wystarczająca ilość ludzi nawróci się, gwiazda nic nam nie zrobi. Jeśli jednak się nie nawrócą, może być gorzej. W 2020 roku, zdaniem kobiet, Antychryst zacznie pokazywać się coraz częściej i ludzie ujrzą jego prawdziwe oblicze. Mroczna prawda o serialu Miodowe lata. Fani są w szoku. Link do filmiku na ten temat w opisie. Dajcie znać, która przepowiednia najbardziej Was zaskoczyła i zaciekawiła. Która Waszym zdaniem ma szansę się wypełnić, a która zupełnie nie? A może sądzicie, że stanie się coś jeszcze niezwykłego w 2020 roku? Czekamy na Wasze komentarze.